13 grudnia minęła 30. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. W tym dniu oddziały ZOMO rozpoczęły ogólnokrajową akcję aresztowań działaczy opozycyjnych. Na ulicach miast pojawiły się czołgi i pojazdy opancerzone. Do więzień trafili działacze Solidarności. Nocne, głośne uderzenia w drzwi, wojsko na zaśnieżonych gostyńskich ulicach, niedziela bez teleranka w telewizji, ale za to z panem w mundurze i w przyciemnionych okularach, to wszystko dla niektórych wcale nie takie odległe, dla młodzieży czasem niezrozumiałe. Uroczystości upamiętniające tamten czas, zorganizowane w sali konferencyjnej Starostwa Gostyńskiego, były hołdem dla ofiar komunistycznego systemu. Na zaproszenie wicestarosty Andrzeja Kujawskiego przybyli przedstawiciele samorządów z terenu powiatu gostyńskiego, dyrektorzy szkół średnich wraz z młodzieżą, ksiądz dziekan Ryszard Kruszewski, działacze Związku Solidarność, a przede wszystkim internowani i aresztowani w okresie stanu wojennego. Zaproszonych gości powitał i przedstawił organizator uroczystości, wicestarosta Andrzej Kujawski. Podkreślił symbolikę miejsca, w którym spotkali się internowani i aresztowani z okresu stanu wojennego. Obecna siedziba starostwa to dawna siedziba miejscowej PZPR, partii, która przyczyniła się do zniewolenia i niszczenia własnego narodu. Serdecznie witam Państwa na spotkaniu z okazji 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Zaprosiłem Państwa na spotkanie, byście szczególnie ci, którzy w tamtym czasie byli najbardziej szykanowani, osobiście świadczyli o tamtych wydarzeniach, a młodzież by lepiej zrozumiała tamte trudne i bolesne wydarzenia. Witam szczególnie internowanych, aresztowanych i wcielonych do wojska w stanie wojennym. Ludzi mających wówczas odwagę przeciwstawienia się władzy komunistycznej, przewodzących ruchą walki o wolność, demokrację i godność człowieka. Szczególnie witam, wymienię tutaj wszystkich internowanych, aresztowanych i obecnych, i tych, którzy nie mogli przybyć na nasze spotkania, chociażby ze względu na to, że przebywają za granicą lub praca im na to nie pozwala. Pan Buciow Jerzy, Gostynina, internowany, nieobecny. Pan Kłodowski Jan, Gostyni, internowany. Pan Kopeć Lech, pan Kubiak Michał, aresztowany, przebywa za granicą. Kuciński Henryk, internowany, nie mógł przybyć, też nie ma. Ledzion Jerzy, internowany, ze względu na pracę nie mógł być. Łukjanow Stefan, internowany, również nie mógł być. Majewski Jan, Gostyni, internowany, również nie. Pan Mosakowski Sylwester, też internowany, przebywa daleko od Gostynina. Kontaktowaliśmy się z nim. Z przyczyn zdrowotnych nie może uczestniczyć w naszym rocznicowym spotkaniu, ale za moim pośrednictwem chciał przekazać wszystkim kolegom serdeczne pozdrowienia. Pan Stelbrewski Eugeniusz. Nie ma wśród nas Zygmunta Bieruny, jest obecna jego żona, pani Barbara Bieruna. Jest również wśród nas pan Marian Pagórek, członek zarządu regionu polskiego Solidarność, ówczesny przewodniczący komisji zakładowej w naszym szpitalu, posiada status osoby pokrzywdzonej i agresorów. Proszę Państwa, również miejsce naszego spotkania jest szczególne. W tym czasie, kiedy był wprowadzony stan wojenny, był to budynek partii i tutaj wychodziły wszelkie dyspozycje związane z stanem wojennym, z aresztowaniami. Witam przybyłych samorządowców na nasze spotkanie, radnych powiatu. Witam panią przewodniczącą Rady Miasta, panią Jolantę. Żeby nikogo nie pominąć, to sobie pozwolę skarżyć.
gminy Marka Balcerzaka. Przewodniczącą Rady Gminy Saniki panią Wandę Miczarek. Pana wójta gminy Pasyna Krzysztofa Woźniaka. Witam dyrektorów naszych szkół średnich, wszystkich. A szczególnie miło witam młodzież naszych szkół. Szczególnie witam księdza dziekana. Pierwszy głos zabierze pan Marian Pagórek. Przedstawi nam czas przed stanem wojennym w odniesieniu do służby zdrowia na naszym terenie. Przygodni księże, panie starostwo, szanowni goście, drodzy przyjaciele, moim zadaniem jest w ciągu 15 minut przedstawić tworzenie się Solidarności przez pryzmat tego naszego komisji zakładowej w służbie zdrowia 31 lat temu, czyli tyle, ile jeden znaczy. Bardzo proszę następny. To będzie taki przez pryzmat takiego człowieka 29-letniego, który wtedy się zaangażował. Wtedy tak wyglądałem, wszyscy inni troszeczkę wyglądaliśmy inaczej. Bardzo proszę. Jeżeli chodzi o tą formację, Międzyzakładowy Komitet Założycielski, muszę powiedzieć, że w tych strukturach dosyć szybko, służby zdrowia, dosyć szybko doszło do kontaktów z centralą. Generalnie już na 16 grudnia, czyli dlaczego był stan wojenny 13? Wiadomo, 16 grudnia to jest historyczny dzień, kiedy w 70 roku rozstrzelano stoczniowców, w 80 roku na tą okoliczność było odsłonięcie trzech krzyży. Rzeczywiście na to odsłonięcie trzech krzyży jechaliśmy tam. Zaprosiła tą naszą służbę zdrowia dwie osoby. Ja byłem z Andrzejem Sosnowskim, zaprosiła nas chyba Karzyna Lento, jechała do Gdańsku, Ala Pinkowska. Byliśmy wcześniej u niej, byliśmy w domu i wtedy właściwie zrozumieliśmy, co to jest Solidarność. To znaczy, ja nie wiedziałem, jak pojechałem młody facet, nie wiedziałem, dlaczego tam są daty. 56, no wiedziałem. Na 70, no wiedziałem, 76. Natomiast naprawdę był taki wieczór, taka cała noc, kiedy z Bogdanem Borusewiczem, z Alą Pinkowską, masę ludzi się naszło, służba zdrowia przyjechała z całego kraju. Wszyscy tam koszowali na dobrą sprawę, byli pojeni herbatkami, kanapkami i nam tłumaczyli, co się działo w Gdańsku w 70 roku. Dlaczego byli zabici, dlaczego ich nie można było pochować, dlaczego rodziny szukały do tej pory. Przychodziły rodziny, Ala Pinkowska wtedy była w komisji zakładowej, właściwie można powiedzieć po Andrzeju Gwiaździe, po Wałęsie, no, na pewno była pielęgniarką zaangażowana całym swoim życiem, no niestety świętej pamięci. Natomiast no, tam można powiedzieć, że ja osobiście tam dopiero wiedziałem, no, co trzeba robić generalnie. Proszę Państwa, tam była ważna łączność. My nie mieliśmy telefonów, nie mieliśmy komórki. Ważne były łączność między Komisją Krajową, Zarządem Regionu a Zakładami. Proszę Państwa, u nas to był dalekopis. No, Polan miał dalekopis, prawda? I był, ta łączność była bezpośrednia. Uchwały spływały z Komisji Zakładowej dalej. I to można było powielać i pokazywać ludziom. Praktycznie Komisje Zakładowe się odbywały codziennie, masę materiałów trafiało ze wszystkich regionów praktycznie. I te dalekopisy to były, no, moim zdaniem to były te najważniejsze elementy wtedy w tworzeniu Solidarności. Generalnie tam był, elita to była tylko chemia. Muszą wszyscy przyznać. Oni mieli potencjał. Jan Grodzki to był inżynier, prawda? Andrzej Pacałowski to był też inżynier. Oni mieli środki, oni po prostu potężny transport mieli. No muszę powiedzieć, że w naszym zarządzie, jak tutaj widzę, Jan Żukowski potwierdzi, no jedyny byłem, kto miał samochód jakoś, prawda? I dlatego jeździliśmy do tego Płocka i z powrotem tym samochodem, prawda? I po nocach wracaliśmy. Nie było, jak przyjechali do nas z tego Francuzi przyjechali do siedziby tego oddziału Gostyni, to był CZT, organizacja, nawet nie było francuskich związkowców do tej pory, tężna. No oni nam przyjechali, ta siedziba była tam koło parku sklepu, a pisarcy chodziło się tam od strony 1 maja i tam chcieli się spotkać z nami. Rozstępali się nam CZT, tak? Czerwki.
To jest tej trybuny SR. Oni nam przywieźli breloczy, proszę Państwa, na kluczyki do samochodu, ale na nasi popatrzcie na te breloczy. W każdym razie, no, takie to były czasy. Z tych osób Andrzej Sosnowski wrócił, jest profesor w tej chwili, on był kardiochirurgiem, że lekarz, który był, wyjechał stąd jako chirurg ze szpitala, zaangażowany, że był młody, no, który starszy ode mnie. Pojechał do Anglii, złapali go, że jest to człowiek, który no, ma potencjał. Zrobili z niego kardiochirurga, proszę Państwa, i Andrzej Sosnowski, chcę powiedzieć, profesor Andrzej Sosnowski, który wrócił na emeryturę do Polski, on był konsultantem w zakresie kardiochirurgii na metropolię londyńską. To był, proszę Państwa, metropolia londyńska. Taki potencjał w tym człowieku tkwi, proszę Państwa, musiał wyjechać. Wyjechał Grodzki, czy z naszych, prawda, no Kubiak, czy... No, wszyscy wymienieni. Tych, których nie ma tutaj internowani, oni wyjechali, proszę Państwa, ten potężny potencjał ludzi, 2 miliony ludzi Polska straciła, to jak? I teraz pytanie, czy ta komuna musiała stan wojenny, proszę Państwa, musiała, dlatego że ludzie o takim potencjale po prostu stanowili zagrożenie. Na zakończenie muszę wspomnieć parę nazwisk dodatkowych. Gostyński, nazwisk swoich, to znaczy swoich ze służby zdrowia. Chcę wspomnieć, proszę Państwa, świętej pamięci doktora Pastuczaka, który generalnie był zaangażowany w pierwsze zebranie, nie chciał kandydować na przewodniczącego, dlatego ja właściwie wybrany zostałem, że on nie chciał kandydować, był koordynatorem oddziału, za dużo tracił. Tak przynajmniej nie. Natomiast proszę Państwa, za to, że się zaangażował w Solidarność, rzeczywiście no, komuna zaczęła mu dosłownie depkać po piętach, znaczy komuna jest bestia. No zaczęli po prostu od pacjenta do pacjenta chodzić szukać haków, proszę Państwa, i rzeczywiście ten człowiek przed stanem wojennym wyjechał do Austrii. I tam w Austrii parę lat spędził, nie wrócił już do Gostynina, powiedział, że po prostu w tym środowisku nie może. Były donosy angażowane jakieś anonimne itd. Proszę Państwa, doktor Jadwiga Bunda. Lekarz stomatolog, powstaniec warszawski, na kruku, spokojna kobieta. Okazuje się, że po powstaniu 3 lata była więziona za udział w powstaniu. Sprali jej mózg, zesłali do kruku, proszę Państwa. Doktor Tomasz Sikorski, to był, proszę Państwa, chirurg. Tutaj pan przewodniczący, pan dyrektor Andrzej Jelenkiarz. Proszę Państwa, to był chirurg, który był powstańcem warszawskim, był oficerem powstania warszawskiego, oficerem Armii Krajowej, proszę Państwa, w Katyniu. Czyli w najbardziej elitarnych jednostkach powstania warszawskiego, proszę Państwa. Tych ludzi poznałem u nas, oni się po prostu zaangażowali w Solidarność. Ale nigdy nie byli na pierwszej linii, natomiast im się należy cześć i chwała, żeby to, proszę Państwa, powiedzieć. Druga sprawa, ostatnia już, to jest, proszę Państwa, walczyliśmy o wolne soboty. Teraz na młodych ludzi, wolne soboty, no, wszystkie, tak? Jedna wolna sobota w miesiącu, tak chcieliśmy. Proszę Państwa, co to było? Walka o wolne soboty. No to było coś takiego, że dyrektor, prawda, on powiedział, że on umywa ręce. Solidarność bierze na siebie odpowiedzialność wszędzie. No i my generalnie nie przychodziliśmy do pracy. To znaczy, my nie przychodziliśmy do pracy, i ja nie przychodziłem, ale musieliśmy wziąć na siebie jako komisja zakładowa zabezpieczenie całego powiatu i całego szpitala, we wszystkie dyżury, wszystkie pielęgniarki itd. itd. Wszystko. I generalnie w sobotę była to coś w rodzaju demonstracji, no po prostu nas nie było, ale byliśmy. Pilnowaliśmy na przychodniach jeszcze do jakiejś dyżury, dlatego że wszystko, co się złego w tą sobotę stało, każdy zgon, proszę Państwa, każdy przypadek pogorszenia się stanu zdrowia natychmiast przez obecnie był wychwytywany. Był inspirowany zresztą, nawet lekarze pisali, jak teraz nie, no teraz to już wiem, prawda? Pisali, że tam nie było opieki właściwej lekarskiej, bo była wolna sobota, prawda? A my byliśmy zobowiązani do zapewnienia pewnej pracy. Proszę Państwa, to było przez parę miesięcy urzędania się w każdą wolną sobotę. Służby techniczne, muszę powiedzieć, że nie pracowały, po prostu. Natomiast my, jako Solidarność, strajkowaliśmy poprzez to, że jednocześnie odpowiadaliśmy za wszystko. Muszę powiedzieć, że już po wprowadzeniu stanu wojennego, to chwilę wytchnienia tylko, kiedy tam się rozpierdzili, począł, prawda, i była powódź i skuło, to tam specjalnie wszystkim pogonili do pracy. Ale proszę Państwa, jak się trochę oziębiło, ubecja przypomniała sobie.
przypomniała sobie, Iba Górka, Iba Skurczaka, i proszę Państwa, przypomniała sobie nas i rzeczywiście, no, zaczęło się to, co było po prostu najgorsze w tym wszystkim. To znaczy, zaczęły się wezwania, znaczy, zaczęły się przesłuchiwania, zaczęły się wreszcie sprawy sądowe, w moim przypadku w Kutnie, i dlatego mam ten status tego pokrzywdzonego, czyli represjonowanego, proszę Państwa, ale to już jest jakby czas na później. Natomiast krótko mówiąc, w 1983 roku przyjechał Babcz. Dla mnie osobiście, bo tam klimat smutny był taki sam jak ja tam w tym sądzie ciągle się byliśmy. Proszę Państwa, dla nas to było wybawienie, dlatego że tak jak wujek wczoraj mówił, że papież, no on się, panie, że papież przyjedzie, to papież przyjechał do wszystkich. Papież wybuchł na coś takiego, co się nazywała abolicja. To się nazywała abolicja, czyli wszystkie sprawy sądowe, wtedy, które były związane z działalnością Solidarności, proszę Państwa, zostały zawieszone i potem właściwie umorzone. I gdyby nie taki adwokat Majchery, który dzięki Bogu jeszcze żyje, dzięki Bogu jeszcze broni, emeryt, ale fantastyczny, no to myślę, że byłbym na tej pierwszej liście pana starosty. Dziękuję Państwu bardzo. Aha, przepraszam, tu jest jeszcze, to są jeszcze lata 80, proszę Państwa, to już brodę skroiłem. To jest 88 rok, chyba kiedy już Miodowicz zaczął strajkować w Bydgoszczy. Bo chcę powiedzieć, że w 88 roku Miodowicz zaczął w Bydgoszczy, my się zaczęliśmy spotykać. Biskup Andrzej Suski, to jest, proszę Państwa, obecny biskup diecezji włocławskiej. Więc Andrzej Suski, po prostu on nam patronował, my się spotykaliśmy rzeczywiście zawsze na okładkach. Ta młoda dziewczyna to jest Basia Mechowska, prawda, obecnie rewizyjska, jeszcze tam święty ten tak, doktor Wyrwas i tak dalej. Może coś polecimy jeszcze. A, to są z IPN-u, proszę Państwa, że odnaleziono moje dokumenty dalej jeszcze. To jest opis kartoteki z IPN-u w Bydgoszczy, okazuje się, że moje papiery były w Bydgoszczy. To jest, proszę Państwa, dokument, który mi przekazano, że oficer operacyjny, który się mną zajmował, został zidentyfikowany. Muszę Państwu powiedzieć, że daj Pan Boże wszyscy, żebyście mieli takie majątki, jeździli takimi samochodami, jak oficer, który został namierzony, że rozpracowywał naszą strukturę. W każdym razie to są dokumenty IPN-u. Mam na to dwie teki, proszę Państwa, natomiast no, daj Boże, żeby nasi prześladowcy, prawda, żebyśmy my byli tak bogaci, jak nasi prześladowcy. A, proszę Państwa, i to jest koniec komuny symboliczny. To jest, proszę Państwa, po wyborach w czerwcu 89 roku pan radny Liźniewicz, pan dyrektor i moja skromna osoba, to pociągniemy dalej. Chcę się poprawić, przeprosić szczególnie pana Wójcika Bogdana i celowanego pana. Jestem przy mikrofonie, to się również przywitam z Jurka Brodę. Witam panią Jadwigę Jakowską, mieszkankę Bydgoszczy. Była zwolniona z pracy w stanie wojennym w Warszawie, pracowała w Głównym Urzędzie Statystycznym, przeprowadziła się na nasz teren i tutaj osiadła. Jeszcze przywitam panią Elę Lewandowi, przewodniczącą Związku Solidarności. Proszę wstać się, przedstawić. Pominąłem, dziękuję panu doktorowi Padłukowi i zapraszam pana Adama Walczka. Referat o legalności wprowadzenia stanu wojennego wygłosił nauczyciel historii z Gostyńskiego Centrum Edukacyjnego Adam Waloch. Proszę Państwa, ja mam dosyć trudne zadanie, ponieważ jak 20 minut przedstawić obecnie tylu ludzi, jak przedstawić ważne wydarzenie w dziejach naszego narodu, to 20 minut na prezent. Zadanie jeszcze karkołomne. Długo się zastanawiałem nad tym, co napisać, co przedstawić.
aż powiem szczerze, w niedzielę o godzinie 19:35, jak oglądałem wiadomości, nie wiem, czy to wydarzenie, czy to może dziennik w starym stylu, bo tak jakoś miałem dziwne skojarzenia. I do moich uszu dotarła informacja, że według badań obok wprowadzenie stanu wojennego w Polsce na dziś popiera 54% rodaków. Ręce mi opadły. No, ci, co mnie znają, to wiedzą, że trafił mnie jasny szok. Natomiast dalsza część tej informacji to tylko 26%, którzy byli przeciw. Czyli tak mówiąc, kompletnie 1/4. Więc cała moja robota, środa, czwartek, piątek, została podarta, czyli referat, który pierwotnie miałem tutaj wygłosić, powędrował do kosza. A trafił mi, proszę Państwa, dlatego szlak, że no, może jako nauczyciel mam dosyć dobrą pamięć, no muszę mieć chyba, bo nie lubię wykładać książek poległowe. I od razu po tej informacji, którą usłyszałem w dzienniku, przez mój mózg przeleciały obrazki z roku 80 i 81. Przeleciały obrazki tych tysięcy ludzi za tą bramą w stoczni, ten entuzjazm. Porównuję, gdzie on jest dzisiaj. Nie widzę go. Miałem przed oczyma podniesione ręki, ręce w geście z palcami Wałęsa, prawda, na bramie stoczni, na barkach swoich kolegów z literką V, gdzie to się podziało, nie wiem. Ale również przed moimi oczami pojawiały się prześwięty za ojczyznę, pojawiały się obrazki tragiczne, może Państwo to kiedyś widzieli, szkoda, że nasza telewizja tak jakoś dziwnie to pokazuje, albo o godzinie 24, albo 00 widać człowieka, manifestanta, który został przejechany przez milicyjną służbę, prawda, taką ciężarową. O dziwo, chwała Bogu, parę lat temu dowiedziałem się, że gość przeżył. Miałem obrazki pałowanych na ulicach polskich miast, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i ja się zastanawiam, skąd się wzięło 54% rodaków. Do mnie nic nie. Do mnie nic nie. Dlatego postanowiłem dzisiejszy referat poświęcić obaleniu tezy, która jest lansowana od 20 paru lat jako w wolnej Polsce na temat usprawiedliwienia tego wszystkiego, co zrobili autorzy stanu wojennego. Ojcowie, założyciele, można by tak powiedzieć, tego stanu, no właśnie w latach 80-81, a przede wszystkim, ponieważ jestem legalistą, chciałem Państwu przedstawić legalność wprowadzenia tego stanu wojennego w roku 81. No muszę się wesprzeć troszeczkę notatkami pisanymi ręcznie, mam awersję do techniki. Otóż na mocy uchwały Rady Państwa w dniu 12 grudnia 80 roku podjętej niejednogłośnie, przypominam, sprzeciw prezesa Paksu pana profesora Rajfa, proszę zauważyć, pod takim naciskiem znalazł się jeden rejtar, mimo wszystko, który nie podpisał tej ustawy. Wprowadzono stan wojenny na terytorium całego kraju. Dekret ten został wprowadzony na polecenie ciała pozakonstytucyjnego, czyli tego słynnego obrony wojskowej Rady Ocalenia Narodowego pod kierownictwem Jaruzelskiego. Rok 1980, przypominam, że strajki wcale nie zaczęły się w Gdańsku. Strajki zaczęły się w Lublinie i w Rzeszowie na kolei. Przypominam również, że jak sięgam pamięcią, w tym roku 80 było likwidacja Moskwy. U nas, w tym i w Gostyninie, sklepy były bardzo bogate zaopatrzone sprzedawcy, pługi, ocet i zapałki. Inne rzeczy to były po prostu zbędne do życia, a nawet stwierdziłem, proszę Państwa, w 80 roku we wrześniu, kiedy wiem, że Gostynin wybiera się na grzybogranie, że brakło ocetu. Co było dla mnie już totalnym kryzysem. A więc lipiec 80 roku, są strajki na kolei w Lublinie i w Rzeszowie, władza komunistyczna.
turystyczna gasi te strajki kiełbasa, czyli mówiąc krótko, zgadza się na podwyżki dla kolejarzy. W sierpień strajk w Stoczni Gdańskiej, on się później rozszerza na Elbląg, Szczecin, Jastrzębie, na Górnym Śląsku. Władze komunistyczne są zaniepokojone. Przypominam, że powodem strajku było zwolnienie z pracy, oskarżenie o kradzież Anny Walentynowicz, tej prawdziwej kobiety, że tak się wyrażę, solidarności, naprawdę odważnej kobiety. W każdym bądź razie odbyła się pacyfikacja strajku Wyższej Szkoły Oficerskiej Pożarnictwa w Warszawie. To była ta przygrywka do praktycznego wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. 10 grudnia biuro KPZD, czyli Gromyko, Androbow i Susłow, ostatecznie zdecydowali, że żadnej interwencji Armii Czerwonej ani UW w Polsce nie będzie. Towarzysze polscy sami muszą sobie dać radę. Tuż przed prowadzeniem stanu wojennego 11-12 grudnia tego samego roku w Gdańsku, jak Państwo wiedzą, odbywał się drugi zjazd Komisji Krajowej Solidarności, o czym mówi tutaj Pan Pakurek. Zjazd miał się skończyć w niedzielę, natomiast od 22 w sobotę rozpoczęły się już aresztowania uczestników tego zjazdu. No, ocaleli ci, którzy wyjechali, tak jak na przykład Frasyniuk. Natomiast zaraz tej nocy aresztowano, jedni mówią 6,5, inni mówią 7,5 tysięcy ludzi. I tak na koniec, proszę Państwa, wyciągnięcie wniosków z tego, to ja zostawiam Państwu. Nie zamierzam tutaj Państwa w żaden sposób indoktrynować, nie taka jest moja rola, natomiast pozwoliłem sobie na sam koniec tego mojego, może zbyt długiego wystąpienia, ale no dość tych kłamstw, które się słyszy na tym. No nie mogę już tego słuchać po prostu. No ile to może? Tak sobie przypomniałem taki ciekawy, to chyba taki pierwszy był z bajki, o ile mi pamięć nie myli, podnieśli, może mnie poprawię. Chyba Wielki Pies. Taka bajka z XVIII wieku księcia poetów polskich. Każdy wie, tak? Biskupa Bawińskiego, Ignacego Krasickiego, osoby, która pisała w dobie upadku pierwszej Rzeczypospolitej. Nie wiem, czy dobrze z głowy to pamiętam, ale sobie to zapisałem. Lepszy na wolności gęsek byli jak niżli niewoli przystanki. To było u Ptaszki w klatce. Słucham? To było u Ptaszki w klatce. A, to przepraszam. Tak? Ale o to się zgadza. Dziękuję bardzo. Dlaczego akurat czymś takim postanowiłem zakończyć? No postanowiłem zakończyć to tym, bo ja nie mogę zbadać tych 54%. Tak się dziwię, bo zawsze myślałem, że dla istoty ludzkiej, tak jak życie jest bardzo ważne, jest to wartość no ponad wszystko, prawda? Tak samo i wolno. Dla mnie jest to jednoznaczne. To jest równowaga. Te inne rzeczy są tam gdzieś dalej, prawda? Wiedzieli o tym nasi pradziadowie, nasi dziadowie, ty i ja. Dlatego ja nie rozumiem, skąd jest to 54%. A teraz wracam do tych prawdziwych mężczyzn. Proszę Państwa, kiedyś na przebieg historii prawdą jest, że mają wpływ masy, ale również bardzo duży wpływ mają jednostki, o czym się zapomnieli. Napoleon kiedyś po jednej z bitew, a miał takie dosyć ostre, dosadne powiedzenia, mówił do swoich oficerów tak. Panowie, dobrze jest dla państwa, dla narodu, jeżeli lew stoi na czele baranów. Natomiast bardzo źle jest, jeżeli baran stoi na czele lwów. Tym chciałem zakończyć to moje